Cześć i czołem, tu Łukasz Zardzewiały. Mówię do Was wszystkiego najlepszego, słuchajcie, w tym nowym roku. To jest mój filmik kończący łowienie szczupakowe w grudniu, no ale publikuję go z początkiem 2021, więc od razu wszystkiego najlepszego jeszcze raz, dużo zdrówka, bo jak ono będzie, to cała reszta jakoś wyjdzie, jakoś to będzie w roku. Słuchajcie, łowimy ryby, łowimy szczupaki, piękna pogoda dzisiaj się trafiła. Wyjazd tak naprawdę i ryby będą pokazane, wyjazdy dwa będą pokazane i w takim skrócie telegraficznym, słuchajcie, z rybek byłem na takich dwóch wyjazdach kończących rok. Jeden wyjazd zdecydowanie bardziej udany, pogoda lepsza. No ten pierwszy wyjazd taki troszeczkę gorszy w sensie pogody i ilości ryb i brań w ogóle. Natomiast drugi jest bardzo fajny, sympatyczny. Oglądajcie, patrzcie, co się dzieje. Mój kolega Tomek na tym drugim wyjeździe naprawdę zrobił fajną robotę, fajnie połowił ryb. Mi przyszło tylko, że tak powiem, oblizać się smakiem. No ale tak to jest, prawda? Złowiłem mniej ryb i mniejsze, ale generalnie trzeba to przeanalizować, może kiedyś będzie lepiej. Więc tak, pierwsza wyprawa z kolegą Kamilem była, on był pierwszy raz na drużynie, zobaczył, z czym to się je, jak to wygląda. Był bardzo zadowolony, wiem, że na przyszły rok już, znaczy już w tym roku planuje podbijać drużno. No więc co, oglądajcie, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Kamil, jak będziesz podbierał, nie, ryby, to przy długich siatkach dobrze jest złapać tutaj siatkę w ten sposób i nigdy nie wkładać podbieraka do wody przed, przed tym. Ja tak robię, ja dopiero jak on się wyłoży. Tak, ale siatkę przy długich siatkach trzeba trzymać, dlatego że jak ma przynęty z dwoma kotwicami, szczególnie często jedna kotwica wisi na zewnątrz i majda się. Jeżeli będziesz miał siatkę w wodzie, nawet trochę, on podpłynie, zrobi szybki zwrot, to ta kotwica na zewnątrz czepi się w siatkę od tamtej strony. Tak ludzie tracą często, wiesz, ryby. I tutaj przy podebraniu wkładasz, pikujesz i puszczasz siatkę i podbierasz rybę, nie? To okej, okay, no to tylko żeby tak było na 100%, mamy pewność, jaki wszystko. Wiązać czy na zaciski? W low carbon czy regenerator? No. Jest to bez różnicy, szczytówkę będziesz obijał, jak zrobić zaciski, a przy tym, przy wiązaniu zawsze to jednak jest bardziej naturalnie, nie? Nic się nie będzie działo. Ja akurat mam związany do plecionki, ale często mam przygotowane, gotowe, już zaciśnięte, żeby zmieniać, nie? Tylko. Więc jak masz sprzęt, to wiąż, to ten, to proszę Ciebie, zaciskaj i tam nie szczyp się w ogóle. Nie rób jakoś Bóg wie długiego, w sensie o taki, o tam 40 cm, to jest tam, jest idealny. I równie przy tej wodzie, jakbyś miał tam stalkę, wiesz, to też nie przeszkadza, bo przecież woda jest brudna, więc te ryby w ogóle nie są tam jakoś mega podejrzliwe, podejrzewam. Wtedy jak byliśmy. I tam te ryby są do tej pory, bo wiesz, no co mają nie być, nie? Jest! To spadł! Mur beton, świeża gumuca. Jest! Możesz... Zobacz, jak... Widzisz, co zrobił? Widzisz, co zrobił? Ależ ty! To nie wierzę, że to jedna i ta sama ryba była, bo już by nie poszedł. Ty kurcze belek, kurtofelek. Co? Znaczy takiego żółtego to seleden taki jest, ale branie jedno i później drugie, no kurcze. Widziałem, branie przy samych nogach. Ale nieduży, ale wyskoczył nagle, nie? Tak. Super.
Zaraz się obrócę, jak go wyczepisz i będziesz od tego, dobra? I go wy tego. A już poszedł, już się wyrwał. Oswobodził się, no i pięknie. Go miałem. Ale akcja pod samymi nogami, nie? Ale fajnie, jak szybko. No to pomyśl teraz, jak taka ryba naprawdę duża ci przypłynie i otworzy wiadro, że tak powiem, z zębami i nagle bom. Moja ryba jest! Masz rybę? Nie. Ja mam rybę, weź podbierak, bo jest chyba fajna ryba. Ale strzelił ładnie. Nie jest fajna, ale jest dobra. Może ją w rękę wezmę, wiesz? Nie jest duża ryba. Widać, co tam się dzieje mniej więcej? Nie no. Nie. Jest okej. Okay. Ona tak by się wyłało. Nie no. 6 dych ma. Ale było ładne upnięcie. No nie no. Ma więcej niż 70. Zapięta na dwie kotwice, słuchaj. Było dobre branie. Dobra, czy my się chcemy pokaleczyć, czy nie? Weźmiemy raczej wyczepiać, nie? Szczepce weźmiemy. Jedna kotwica wyszła. Cyk. I druga. Wiesz co, to był rzut max. Możesz... O. Taka rybka. Pijaweczka, standardowa procedura. Boże, proszę. No, wypuszczamy rybeczkę. Także oby chciały większe. Działamy dalej. Szybko wpinamy piny. Brań było już parę. To tam wcześniej zauważyliście. No tutaj mocno zabłonkował, akurat skręcił to wszystko. Brań było sporo. Kamil złowił rybkę jakąś tam z 50 cm. No, coś może się zaczyna dziać. Woda jest brudna, słońce jest. To może akurat aż mniej przeszkadza, że to słońce jest, gdy jest ta brudna woda. Natomiast no nie ułatwia to też łowienia. Jak widzicie, kolory jaskrawe. Próbowałem trochę na naturale łowić. Gdzieś, gdzie tam przebija czystą wodą, ale to nic nie dało. Mamy na razie brania, które miałem to w seledyny, właśnie w jakieś takie tematy Atomic Chicken, jakieś czerwone, tak? Marcheweczki. Dobra, jedziemy dalej, rzucamy. Jeszcze trochę łowienia przed nami. No słuchaj, co by nie gadać, to tutaj tak już częstotliwość w... Jest! O, ale branie! O, ale spadło, ale fajna ryba, ja pier... Ale była fest ryba. Była fest ryba. Było branie i wiesz, co się stało po braniu? Zluzowało centralnie. Ja w pierwszym zacięciu nie czułem w ogóle, że mam rybę. Tak. Ależ pierdło. Zobacz. Tylko w tylnią kotwicę zajebało. Jest. Mała ryba. A. I zatyniam do zbrojka. Nawet niedobrze pakować taką rybę do podbieraka, bo się kotwicami, wiesz, zaplączę. Tym bardziej, że tylnia kotwica jest, wiesz, na wierzchu. No, całkiem przyzwoita rybka. Przerzucę jej to tutaj, żebyśmy się tutaj nie powbijali. Tu jest kotwiczka. Bo sobie narobimy przykrości. Ty mi, ja tobie. Okej. Nie zamykaj pyszczka, bo ci kotwicę wyciągną. Okej. Wyciągnięta, zobaczcie. No i już to taka 60 parę centymetrów wraca do wody. Coś się zaczęło dziać, słuchajcie, po raz kolejny mam nadzieję, że teraz się zacznie to finalizować wszystko. Miałem fajne branie, przedtem dosyć fajna ryba, mocne stanęła po braniu. Nic nie mogłem zrobić. Teraz ryba mniejsza, ale skutecznie zacięta i branie też skuteczne. Także jedziemy dalej z koksem. Dobrze. Kija niżej. Żeby nie bąblował, ja już przygotowany jestem ze wszystkim.
Brawo, 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 brawo. Kija niżej. Spokojnie, jeżeli jest duża ryba, czujesz, że jest duża ryba? Czy nie jest duża ryba? No to dobrze, no to spokojnie go tu podprowadź do mnie i podniesiesz szczytówkę w momencie, kiedy ja... No, bardzo ładna ryba. Do góry, szczytówka, do góry i już jest tam. Brawo. Brawo, panie. Odczepisz sobie, wszystko poradzisz, nie? Dobrze, to później poproszę ładnie rybkę zaprezentować do filmu. Pięknie. Dobrze, 80? Tak. Bardzo gratuluję. Wypuszczamy rybkę do wody. Piękny szczupaczek. Pyk i już poszła. Pięknie, brawo. Masz szmatkę, to jest przede wszystkim najważniejsza rzecz na szczupaki. Szmatka. Jestem, spoko, spoko. Ty do mnie skieruj, bo ja do ciebie nie przejdę. Jestem, Tomasz. Grubasek, jak każda tutaj. O. Ale ładnie, super. O, dzisiaj szmatka będzie obowiązkowym atrybutem, bo... Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Gratuluję. No, panie kolego, ładna ryba. 77 cm. Grubasek. No i co, wypuszczamy rybkę do wody. Cyk, poleciała. Ekstra, super, gratuluję. Lecimy dalej. Mówi a najlepsze mówi sytuację miał wtedy, kiedy na przykład łowił. Jest! Oh. Nieduża ryba. Blisko branie. Pewne, mocne. Rybka taka z 60 parę. Ale patrz, mocne branie pewne. Zapięta na dwie kotwice. Na dwie. To znaczy, że może jest jakieś okienko. Tak jak każda, myślę. Tutaj, tak, pijawy ma od pieruna, pijaw ma. O, czekaj, bo tutaj mam niezły Saigon. Tak, to jest kotwiczka numer jeden. Już jest wypięta z tego bajzlu. I teraz został ten bajzel. To może zrobić bliźniątko. Ta rybka. Możesz. No i dobra. Wypuszczamy rybcie do wody. O, poszło. Fajna ryba. Fajna czy nie fajna? Nie, no kurna z zielskiem była. Nie, no to Tomek, tak to się chyba bawić nie będziemy. Ja sobie ją poradzę. Z ręką. Ups. Ślady mam. No, no zobaczymy. Jo, zdecydowanie była brana. Zobaczcie. Ewidentnie miała na sobie ślady. Fajna, grubiutka ryba. Tak, przyjścielsko i dlatego tak wyszło, jak wyszło. No i teraz odczepiamy rybkę. Chodź tu, pokaż się. Okej. No jest fajnie. No, u mnie rozmiary mniejsze, ale coś się dzieje. Wypuszczamy. Pach. Popłynęła. Daleko tylko do szmatki teraz. Ale powiem ci szczerze, że jak się przyblokowała w pewnym momencie w tych zielach, to tak myślałem, że faktycznie będzie grubsza ryba.
Ole branie atom, ole atomowe branie. Ryba? Ryba, 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 fajna ryba. Co? W kamera. Szczytówka do wody. O, fajna, fajna, fajna. Zobaczcie, jak wciągnęła kamera, ale szok ty. Zobaczcie. Zobacz, jaki grubas. Zobaczcie, przynęta wygląda w pysku takiej ryby. Przynęta 22,5 cm, masakra. Hammer z tyłu, nie? Standardowo. Tomek, robisz mi fotkę? Za chwilę będę ją wyczepiał. Zobaczcie, no to niestety jest tak jak jest, nie ma co się oszukiwać. Ryby wypuszczam, jest bardzo zimna woda, więc mam nadzieję, że dojdzie do siebie. No, moja i ryby krew, nie? Ciężka sprawa, Tomek pomógł, dzięki wielkie. To bywa tak, nie? Prawda? To jest nasz, że tak powiem, sport, nasze wędkarstwo. Czasami się krwi nie uniknie. No i tak jak to wygląda, nie ma co się oszukiwać. Czasami jest krew, czasami jest pot, że tak powiem, czasami są łzy. W tym wypadku mam nadzieję, tak jak powiedziałem, ryba nie wypłynęła. Czyli dalej wsiadła pewnie na dnie. Przy tej zimnej temperaturze szybko się jej naczynia zasklepią i jest duża szansa, że przeżyje, tak? Także lecimy dalej. Buffet dnia. Dzisiaj. Jeszcze na twardo było. Posilamy się. I ruszamy do boju dalej. Telefony się urywają. Działamy dalej. O, jedny. Znowu do tej ciężkiej pracy. Mozolnej. Musimy na nie wpłynąć. I to będzie dobra, i to będzie temat załatwiony. Oni zaraz pacną rybę. Widzę. Nie, no nie. Ale widzisz, mówiłem, musimy na ryby napłynąć, ty. Rękaw zamoczony cały. Pięknie, proszę. Cyk, cyk. Ale numer, co? Jeszcze za przednią kotwicę zapięty. Jak one chcą, to... Co im tam zrobisz, chłopie? Plumsk. I rybka popłynęła. Dobra, tam się sobie to pozabę. Ryba? Co? Strasznie mówi. Strasznie mówi. Nie wiem jaki cały czas. Powoli idzie. Nie wiem, czy jakiś kaput. Pięknie. Brawo. Straszny. Straszny. Brawo. No. No chyba 98. Zdecydowanie dzień Tomka. Zakończenie sezonu będzie naprawdę grube. W wykonaniu jego. Coś pięknego. Bardzo gruba ryba. Mega. Coś pięknego. No. Pójdzie. Pięknie. Jest okej. Brawo. Także Tomuś, do metra. Co?
Już niewiele, jest bliżej niż dalej. Nie? Zaczek na nie dryfuje, co? Wiem, ale będzie nas pcha tam, wiesz, nas pod tym skosie. No dobrze, bo nie mówiliśmy w tym miejscu, nie? Jest! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawet słowa nie powiedziałem przy tym holu, bo bałem się, że ryba się zepnie, jak po ostatnich iluś tam braniach, po prostu masakra. Byłem przekonany, że się zepnie nawet, nie? Dobra, okej, okay, ogarniam rybę i łączymy się za chwilę. Proszę. Proszę, wypuszczam szczupaczka. No dobra, to się uśmiechnijcie już, jak tak krzyczycie, chcecie być na tym nagraniu, to nie ma problemu, nie? Ja dzisiaj jestem generalnie tylko kamerzystą i fotografem dla Tomka, nie? 98, 92 złowił, 2,85, 82. Także 9 ryb ma. Jest. O, o cię holender. Chciałem powiedzieć, że wykonuję przedostatni rzut, bo od następny będzie ostatni. 26. Idzie do łódki. Jest wielka ryba, ale jest przyzwoita. Tu jest. O zachodzie słońca. W 26 gumę, nie? Ale się wydarzyło. No i zrobiła to, co nie miała zrobić oczywiście. One to uwielbiają po prostu. Jest jakiś sketch, skandal i tak dalej. Dobra, słuchajcie, będę się musiał z tym oporać, bo już koniec łowienia. Także tak naprawdę to był mój ostatni rzut. Za chwilę odłączę się z wami z powrotem. O zachodzie słońca, można powiedzieć. Ostatni rzut i taka rybka. Piękna, gruba, odpasiona. Wypuszczamy i żegnamy się ze szczupakami do przyszłego sezonu. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. I wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Na razie, hej. Pięknie.